do nas przychodzą. Wiem, że jest wiele rzeczy, które są ciekawe i które w mieście się odbywają, niemniej jednak to dla nas zaszczyt, że w tak ważnej dla nas chwili Państwo są z nami i proszę, żeby tak zawsze było i liczę na to, że będziecie z nami we wszystkich okazjach, które w Filharmonii się będą wydarzyć. Jak już Pan Piotr wspomniał, to dla nas wyjątkowy moment. Ten moment się trochę rozciągał w czasie, bo i w marcu miał być, jak wiecie, i później wiele rzeczy miało się w tym roku wydarzać. W końcu jesteśmy w momencie, gdy jubileusz 65-lecia staje się faktem. Pierwsze plany tego jubileuszu miały być, że będzie tylko jeden koncert i ten koncert główny miał się odbyć 28 w piątek. Oczywiście ten koncert zostaje, niemniej jednak ilość osób, która chciała odwiedzić nas podczas tego jubileuszu jako gości, tak związanych jako melomanii z naszą instytucją i również naszymi pracownikami, którzy już są na emeryturach bądź współpracują z innymi w tej chwili instytucjami, a chcieli być z nami podczas tego koncertu, podjęliśmy decyzję, że będą to dwa koncerty, czyli oczywiście znam Mariusza, bo to też Krakowianin, więc dlatego znamy się jeszcze z czasów studiów, a później wielokrotnie jako podczas mojej pracy w Operze Krakowskiej występował na deskach wspólnie ze mną, więc tym bardziej będzie mi ten wieczór bliski, a z Państwem będę chciał się podzielić tym naszym małym, mam nadzieję, sukcesem, ale liczę na to, że za Państwa pośrednictwem to dotrze do wszystkich melomanów, którzy jeszcze nie wiedzą tak naprawdę, o jakim przekazie mówimy, bo każdy wie, że będzie przekaz Metropolitan Opera, ale wydaje mi się, że ci, co będą i zobaczą, jak to wygląda naprawdę, będą pod tak ogromnym wrażeniem, że z góry będą chcieli zarezerwować bilety na wszystkie inne już przekazy. Atmosferycznych, bardzo dobry sygnał, zarówno dźwiękowy, jak i obraz. Zresztą sami Amerykanie przed przekazem przy Anniebolenie pokazywali taką planszę, że mogą nastąpić jakieś tam uszkodzenia obrazu, dźwięku wynikające, jak oni to nazwali, z plam na słońcu, wybuchów na słońcu. To po prostu jesteśmy niezależni od tego i może się tak zdarzyć, że ten przekaz może być chwilami słabszy, może gdzieś zanikać, ale liczymy na to, zresztą prognozy są pogody na najbliższe weekendowe. Ma być może chłodno, mroźno, ale nie ma być bezchmurno, w związku z tym myślę, że sygnał będzie dobry. Ja, na dzień dzisiejszy i wczorajszy, jak był przekaz, to zarówno dźwięk, jak i obraz był w 100%. Wystarczający do przekazu. Nie? Taką atmosferę w foyer, na sali, jaka bywa na koncertach symfonicznych, w związku z czym uważamy, że żadne kino nie jest dobrym miejscem do transmisji operowej, tym bardziej na żywo. Filharmonia, nasz budynek, nasza nowa sala stwarza ku temu naprawdę najlepsze warunki odbioru. I jak będziecie Państwo na spektaklu, będzie można zobaczyć, jak to wygląda również u nas, bo w Łodzi naprawdę jest wspaniała atmosfera. Nie czuje się, że jest się na spektaklu transmitowanym technicznie, tylko tak jak się było na spektaklu operowym. Takie jest uczucie, wrażenie. A ja jeszcze dodam do tego, bo to jest taki odpowiedź jeszcze, druga część odpowiedzi do Pani pytania, jak z frekwencją. Ja zadałem również to pytanie, jak żeśmy podejmowali decyzję dyrektorowi z Łodzi i pytałem go, jak to wygląda z perspektywy czasu. I dyrektor mówi, faktycznie, no jak jeszcze na początku nikt nie wiedział, to musieliśmy bardzo o to dbać, a teraz mamy taki problem, że moglibyśmy to dwa albo trzy razy powtarzać, tylko wiadomo, za tym są bardzo duże koszty i czasami nie wolno tego nam robić. I mówi, że no w tej chwili to jest najlepiej sprzedający się produkt filharmonii. Po prostu można zawsze powiedzieć, że jest 100%, a i tak drugi raz można by było sprzedać te same bilety. To jest miłe, no mam nadzieję, że u nas będzie tak samo. Dwa dni temu pytałem się właśnie z działu marketingu reklamy w Filharmonii Łódzkiej, co oni robią, prawda? Mimo, że w tej chwili nic nie robią już. Oni tylko dają. Już nie pamiętam, jak to się zamieszcza, bo nie robiliśmy tego już parę lat. Tak? Tak. Barbara Stickley, Donna Piera, and Luca Pizzeroni, who sings Giovanni's right-hand man, Leporello. Hi, everyone. Hello. We have some footage of the opening moments of the final dress rehearsal on Monday night before your duel, Marcus, and with the Commendatore.